Instytut na Rzecz Państwa Prawa powstał w 2001 roku w celu tworzenia sprawiedliwego systemu prawnego w Polsce. W momencie naszego powstania w Polsce trudno było znaleźć prawników, którzy świadczyliby swoje usługi nieodpłatnie. Obecnie, choć prawników jest więcej, my nadal koncentrujemy się na najwyższej jakości naszych usług. A nasi prawnicy nie zapomnieli o powodach, dla których wybrali studia prawnicze. Chcieli pomagać ludziom. W ciągu 15 lat udzieliliśmy bezpłatnie pomocy prawnej ponad 10 tysiącom osób. Przeprowadziliśmy kilka tysięcy godzin praktycznego szkolenia klinicznego dla studentów prawa, kształtując postawy młodych ludzi i budując ich wrażliwość na los ludzi potrzebujących pomocy. Zorganizowaliśmy ponad 20 konferencji naukowych, angażując się w życie publiczne, biorąc udział w pracach legislacyjnych, zachowaliśmy apolityczność. Zrealizowaliśmy ponad 50 projektów w obszarze edukacji prawnej i poradnictwa prawnego, skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Prowadziliśmy badania i analizy prawne zakończone wydaniem 28 publikacji, często w językach obcych. Dzieliliśmy się polskimi doświadczeniami z transformacji ustrojowej. Nasza działalność spotkała się z uznaniem m.in. Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Rzecznika Praw Obywatelskich, Straży Granicznej, Wojewody Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin, UNHCR-u, Instytutu Spraw Publicznych czy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Chcemy nadal być ośrodkiem niezależnych badań i analiz prawnych. Nie wyobrażamy sobie też zamknięcia naszego profesjonalnego programu poradnictwa prawnego. 15 lat temu podjęliśmy decyzję, że nie działając dla osiągnięcia zysku i będąc organizacją apolityczną, Instytut na Rzecz Państwa Prawa będzie pomagał osobom potrzebującym pomocy nieodpłatnie. W imieniu osób, którym pomagamy, zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w tę pomoc, do wspierania budowy państwa prawa w Polsce. Nie tylko na poziomie idei, ale i konkretnych, indywidualnych działań zmieniających nasze państwo w takie, w którym każdy się liczy i każdy jest ważny.